Cześć kochani, długo się zastrajałem, żeby nagrać recenzję tego wzmacniacza Moer. Pokazuję wam z zewnątrz Moer. Tak troszeczkę w warunkach takich polowych robimy tą prezentację. No to może też o to chodzi, że czasem właśnie fajnie z tyłu. Tak to wygląda. No dobra, teraz zacznijmy ogólnie o tym wzmacniaczu. 30 W, czyli można powiedzieć, że nie znowu tak źle. Wymiary, no gdzieś jakieś, powiedzmy, tak mówię tak na oko, jakieś 20 głębokości, 40 tu i powiedzmy 40 tutaj, więc jest naprawdę nieduży. Dość lekki, jakieś 6 kilo mniej więcej. No co tu mamy? Normalnie mamy wejście na standard, taką końcówkę, można powiedzieć, komputerową, na taką. Włącznik. Tutaj mamy przełącznik na wolty. Zakręcony, zaklajstrowany, że tak powiem, bo mamy 230 V. Możemy mieć pętlę efektów. Send return. Możemy podłączyć do komputera, żeby zmieniać, o jakie zakurzone, żeby zmieniać parametry. O, patrzcie, teraz na żywo wyczyszczę wzmacniacz. Ja go czyszczę dość często, ale widzę, że się troszkę zakurzył. A czym to skończyłem? Możemy zmieniać parametry tych wszystkich brzmień tutaj, które mamy. No i możemy wyjście na kolumnę od 8 do 16 ohm. Bardzo fajnie, ponieważ możemy sobie po prostu z niego zrobić heada, prawda? Od frontu wygląda, ja to już pokazywałem, od frontu wygląda, tu mam specjalny pulpit, nie chcę go przestawiać, mam go wycyklowanego. Fajnie wygląda. Ktoś może powiedzieć, że nie lubi szarego z białym i takiej kolorystyki, takiego designu. Okej, to rozumiem. Mnie właśnie też urzekł ten design, ten jakby ten kolor taki biały, tak inaczej niż zawsze czarne wzmacniacze. O, czarne, wszystko czarne, prawda? Bardzo mnie urzekł. No i co? Przejdźmy teraz do ogólnych takich oględzin. Ja tutaj sobie przyłączę tak, żebyście sobie mogli zobaczyć. O, jest wszystko elegancko. Oczywiście, żeby była rzetelna recenzja, musiałaby być długa. Włączamy. No widać Wojtasa. Włączamy. No tutaj niebieskie podświetlenie klawiszy, niebieski tutaj monitorek. Podstawowa rzecz, no tutaj mamy wejście input. Podstawowa rzecz, tuner. Mamy na pokładzie tuner. Oczywiście to jest bardzo niezbędne, prawda? Czyli mamy strojenie gitary. Możemy mieć dwa tryby tego strojenia. Wszystko zmieniamy za pomocą gałki tej. Klikając nią, widać, że się tam zmienia tryb. Bo możemy zrobić tak, oczywiście zmieniać herce. I możemy zmieniać też tryb, czy to jest bypass, czy mute. Czyli po prostu, czy obchodzimy, czy w ogóle nam wycisza podczas strojenia, czy nam mimo wszystko ta gitara buczy. Ja akurat, no buczy, w sensie no brzmi, prawda, podczas strojenia, a ja akurat używam, żeby był zmutować, żeby nie było słychać po prostu bym, bym, bym uderzenia w struny. Co tutaj jest, o, może przesunę, żeby wyglądało bardziej tak fajnie. Co tu jest jeszcze istotne? To, że jeszcze dobra, wypniemy sobie. Co tu jest istotne? To, że mamy... Zaraz, coś mi uciekło. Wejście AUX, wyjście na słuchawki. Mały jack. Mały jack, no i część osób może być zadowolona, że mały jack, bardzo fajnie. Część wręcz przeciwnie, no ale to musi sobie załatwić przejściówkę, prawda? Z dużego na mały. Wejście na gitarę. No i teraz tak, z tym strójkiem. Jedyny minus według mnie tego wyświetlacza to jest taki, że jak my dajemy do strojenia, to trochę mały ma kąt patrzenia. Tutaj jak widzicie na tym, kamera łapie fajnie, ale dość mały jest kąt tutaj jakby, kontrast tego, jakby w sensie, że z dalszej odległości nam się zlewa. Jak ja teraz patrzę z boku, to nie za bardzo widzę tutaj tą podziałkę, więc jakby to troszeczkę jest taki, no, jak dla mnie minus, że trzeba albo sobie przekrzywić w moją stronę, oprzeć sobie o nogę, albo po prostu kucać nad wzmacniaczem, czy stać nad
nad wzmacniaczem, więc właściwie to tak dla mnie troszeczkę to jest jakby na minus. Dobra, ale jedziemy dalej, żeby tutaj nie być takim gołosłownym i ten. Wszystko zmieniamy, tak jak już mówiłem, zmieniamy tym przyciskiem. Ja chcę wyjść z powrotem do ogólnego ustawienia wzmacniacza, przechodzimy tędy. I teraz tak, najważniejsza sprawa jest taka, jest, że. Najważniejsza sprawa jest taka, jest. Najważniejszą sprawą jest to, że mamy 10 baz po 4 ustawienia. No bo teraz tak, mamy wzmacniacz 4 i teraz co? Kurde, mam wzmacniacz, nie umiem, nie rozkminiam, a ratunku. No właśnie. 10 baz. Już zaraz wszystko wyjaśnię, o co chodzi. Jest, pierwsza to jest 0. 0A, 0B, 0C, 0D. Czyli 4. A, B, C, D. Oczywiście to możemy zmieniać ustawienia dane. Możemy w ten sposób zmieniać tą gałką, prawda? Że sobie przesuwamy. O jeden sobie klikamy. Mamy A, B, C, D. Albo po prostu klikamy sobie tutaj tymi przyciskami. Później mamy 1A, B, C, D. 2, A, B, C, D i tak dalej, aż do 9 tak naprawdę, o 4, 5, A, B, C, D, 6, A, B, C, D i tak dalej, aż dochodzimy do 9, czyli mamy 0, no i 9, czyli mamy 10, 10, że tak można powiedzieć, baza, czy banków pamięci, w każdym jest po 4, albo po prostu można powiedzieć, że mamy 40 presetów do zapisania. Jak przychodzi, jak sobie kupujesz ten wzmacniacz, to przychodzą już ustawienia wgrane, więc właściwie zmienianie ustawień powoduje to, że sobie nadgrywamy ustawienia fabryczne. No aczkolwiek nie wiem, czy to plus, czy to na minus, no nie wiem. Dużo tych tutaj brzmień fabrycznych jest takich fikuśnych różnych, jakieś delaye z dużym pogłosem, jakieś łam, jakieś takie dziwne różne rzeczy. No, chodziło im o to, żeby pokazać zakresy, w jakich można się bawić na gitarze z tym efektem, z tym wzmacniaczem, a resztę to sobie już zmieniaj samemu. Można tak w skrócie, tak to można odczytać ich jakby zamysł, prawda? Tu popatrz, jak to zarąbiście brzmi, zresztą pogramy. Popatrz, jak to zarąbiście brzmi, a jeżeli chcesz zmienić, żeby nie było aż tak diametralnie wyskokowe, to sobie po prostu musisz zapisać. Czyli A, B, C, D sobie zmieniamy. Teraz mamy tak. ODS, Overdrive Distortion, czyli tutaj mamy efekty. To jest fajny patent, ponieważ my to możemy sobie zmieniać. Jest dużo wzmacniaczy. Ja nawet szczerze ten wzmacniacz mam chyba już no, kilka miesięcy, mi się wydaje, że od października. Nie rozgryzłem jeszcze wszystkich brzmień, w sensie nie miałem jakby nie miałem ochoty, bo na te ustawienia, co sobie znalazłem, to już były ok i nie musiałem się bawić bardziej z nimi, ale mamy w każdym razie dużo, nie wiem, czy widać na tym, a widać boost, overdrive, czyli mamy trochę od, tutaj sobie popatrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem rodzajów przesterów. Bo możemy sobie w ogóle wyłączyć distortion off. Bo to mamy po prostu efekty, po prostu przestery, różnego rodzaju przestery, kryją się pod tym. Mogę zrobić off, co oznacza, jeżeli nie świeci, to znaczy, że mamy po prostu wyłączony, prawda? DS off, czyli distortion off w ogóle. Tu mamy wzmacniacze. Tych wzmacniaczy też jest trochę. O, zaraz może modulacyjny wyłączę. Nie będę zapisywał. No i co? Wzmacniacze. Wzmacniacze mamy, już sobie przeliczmy. Tu mamy Hagan Clean, Hagan Distortion. Wzmacniacz mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25 wzmacniaczy. Tutaj już niektóre nazwy to od razu już jakby pokazują, prawda, sugerują, co to może być za, o, Edivan 650L, czy to będzie, jaki to będzie Mark, czy to co Mesa, Mark 3, Bassface, Voxa na przykład mamy, o, Dux, no takie wiadomo, że zakamuflowane troszeczkę, AC to co będzie P-Way, no tu Marshall na przykład mamy, Hagan, no to będzie co, Hagan to pewnie będzie, co, że High Gain. W każdym razie to jest i tak do testowania, więc ja i tak wszystkiego nie jestem w stanie pokazać tutaj. W
każdym razie mamy 25 wzmacniaczy. I teraz klikając, jeżeli wybieramy już jakiś, klikamy sobie tutaj tą gałkę tą w dół i teraz możemy zmieniać każdy z tych parametrów. Bramka szumów, gain, volume, low, middle, treble i presence, czyli bramka szumów, bardzo fajnie jest bramka szumów, moc przesteru, głośność, niskie, środkowe, wysokie i presence, czyli takie ustawienie typowo marszalowskie. Tu w każdym efekcie będzie to. Tylko żeby dojść znowu do zmienienia. Nie wiem, czy widać na tym. Widać, że się zmienia tutaj kreseczka. Po prostu muszę przeklikać, jeżeli chcę zmieniać znowu wzmacniacz, to muszę sobie przeklikać tym przyciskiem. No, parametrów jest trochę do zmieniania, prawda? Więc jest troszeczkę do zabawy. Tutaj mamy amp, mamy off, zrobiłem. Efekty modulacyjne, tu mamy pitch, shifter, stutter, to nawet tutaj teraz akurat nie wiem, ring mode, no to filtr, vibrato, tremolo, phaser, flanger, chorus. Czyli mamy efektów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pitch shifter jest bardzo fajny, możemy do oktawy dojść, w górę i w dół. Czyli trochę tych efektów modulacyjnych. Delaye. Delayów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć delayów z możliwością zmiany trzech parametrów. Modulacyjne mamy też trzy parametry, czyli poziom, głębokość, szybkość, prawda? Szybkość danego efektu, danego częstotliwości. Mogę sobie znowu też to kliknąć, wyłączyć. Tak jak mówiłem, jeżeli się nie świeci, to znaczy, że jest po prostu wyłączony, nieużywany w danym momencie. No i reverb. Reverbów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć reverbów też z potrójną regulacją. Poziom, decay i tone. Co tutaj mamy? Tutaj przycisk play to w zasadzie jest po prostu, żeby akurat przejść z powrotem do tego efektu, który tutaj miałem, to po prostu najlepiej klikać play, bo inaczej ciężko po prostu wyjść z tego menu, prawda? Jeżeli sobie jestem w jakimś menu i teraz no nie wiem, gdzie ja jestem, o tu zmieniam wzmacniacze. Dodajesz play do grania i teraz możesz sobie zmieniać presety, które są zapamiętane. Tab. No to tab służy oczywiście do delayów, do nabijania różnych trybów pracy tych modulacyjnych efektów, prawda? Czyli po prostu odbijanie efektu, delay i tak dalej. Tutaj mamy tak, save, no to mamy do zapisania po prostu efektu. Zapisuje się też dość prosto, mamy tutaj alfabet, po prostu klikamy sobie, wybieramy sobie nazwę i wszystko jest git. Ja akurat może nie będę teraz zapisywał. System. Bardzo fajna rzecz w tym wzmacniaczu, że można się połączyć Bluetoothem z telefonem. I po prostu włączamy sobie cokolwiek, chcemy sobie pograć na YouTubie, na Songstera czy cokolwiek, to po prostu idzie przez głośnik, bardzo fajne jest. Można od razu sobie połączyć, tutaj jest, tutaj mam reset do ustawień fabrycznych, a tutaj jest foot switch. Można do tego dokupić za jakieś około 300 zł foot switch, czteroprzyciskowy, czyli generalnie raz, dwa, trzy, cztery przyciski do uruchomienia czterech brzmień, które mamy tu zapisane. Też jest na Bluetootha, więc po prostu jest bezprzewodowy. Nie kupowałem jeszcze tego foot switcha, a tak się troszeczkę do niego przymierzam. No i tutaj połączenie, prawda, z Bluetoothem mam włączone. Kolejny patent, jaki jest fajny, to jest to, że tutaj mamy automat perkusyjny, czyli dajemy sobie play. Klikając dwa przyciski równocześnie, B i C, mamy automat perkusyjny. Czyli w skrócie metronom, ponieważ jeżeli sobie przejdziemy, oczywiście klikając przycisk tutaj. Dużo tych jest efektów, znaczy dużo tych bitów jest, nie liczyłem, ale jak przejdziemy na koniec, to mamy... przyszedłem na koniec, czy jeszcze nie przyszedłem na koniec? To mamy po prostu zwykły metronom. Najzwyklejsze po prostu pykanie. Może nam on też... No tutaj powiedzmy, tutaj średnio nam to zapętli, no bo mamy
zwykły metronom włączony, ale można sobie zrobić. Zresztą tu mamy tak czy siak drum i BPM, czyli mamy jeden rdzeń tutaj do automatu perkusyjnego. Do automatu perkusyjnego mamy ten, do kolejnej rzeczy, za chwilę powiem, jest drugi ten jakby rdzeń, więc tutaj my sobie wybieramy, tak, bo się trochę zawiesiłem, wybieramy sobie po prostu głośność. Głośność, no i tempo. Dobra, spoko. Kolejny patent to jest to, że mamy po prostu tutaj looper. Czyli my możemy sobie wybrać w tym looperze, możemy synchronizować możemy sobie synchronizować loopera z automatem perkusyjnym. To musimy sobie wtedy po prostu kliknąć tutaj. Synchronizacja, musimy, znaczy kliknąć i przekręcić gałeczkę w jedną stronę. Sync on. I po prostu możemy sobie ustawić nagrywanie gitary. Możemy sobie też dogrywki robić, że mamy, nagrywamy jedną gitarę, dogrywamy później drugą gitarę. I możemy w tym rdzeniu ustawić głośność brzmienia tego loopera i ile taktów ma być zapętlonych, czyli tutaj maksymalnie 16 taktów, 16-taktowy możemy mieć beat zrobiony, prawda? Czyli 16-taktowy riff sobie możemy nagrać. Oczywiście jego szybkość zależy od szybkości też metronomu, prawda? Czyli jeżeli mamy szybkie uderzenia, no to nam szybciej on zejdzie. To w innym filmie nagram, jak to brzmi. Tutaj mamy, robimy poglądowy po prostu. Co tu jeszcze mamy? No, mamy tu generalnie ustawienia. Dajemy play, dobra, dajemy play. Mamy jeszcze gałki. Gain, Bass, Middle, Treble, Master. No, generalnie, jeżeli sobie klikniemy na wzmacniacz, który tutaj mamy, to widać, jak kręcę odpowiednią gałką, midlem, to po prostu ten middle mi się zmienia tutaj. Bass zmienia się, gain się zmienia i master, akurat master tutaj nie chwyta, bo go nie... No ciekawe, na przykład tutaj jest volume, ale go akurat nie, voluma nie łapie. To akurat teraz odkryłem, bo przynajmniej nie zwróciłem uwagi. Czyli treble, midle i bass ruszają się w miarę zmieniania gałek i gain się rusza. Natomiast bramka szumów, czyli noise gate, presence i volume trzeba już zmienić za pomocą tutaj tych ustawień. Więc to w skrócie, jeżeli chodzi o takie poglądowe patchałkowanie na ten wzmacniacz, to byłoby tyle. W następnym filmie zrobię z poszczególnymi brzmieniami tego Moera, jak hula. No, ale cóż, tutaj z tego punktu widzenia, teraz w tym momencie, jak jesteś, jeżeli ktoś dotrwał do końca tego filmu, to ja po prostu wybrałem ten wzmacniacz przede wszystkim dlatego, że biorę za jeden uchwyt i mam wszystko tutaj naraz. Podłączenie Bluetootha, metronom, stroik, wszystko mam w jednym, tylko po prostu kabel sobie, odłączam sobie kabel, chowam do futerału i sobie hulam, prawda, idę sobie na lekcję, na próbę czy na cokolwiek. Jest... No nie jest. No w zasadzie chciałem powiedzieć, że jest dość drogi, ale z drugiej strony, tak jak sobie popatrzę, porównując z innymi wzmacniaczami, to ten wychodzi taniej ze wzmacniaczem o podobnej klasie i podobnych właściwościach sprzętowych, to on jest tańszy o jakieś 400 zł od konkurencji. Brzmi naprawdę, brzmi fajnie. Oczywiście tutaj jest głośnik 8-calowy, tutaj nie ma jakiegoś szaleństwa, ale też muszę powiedzieć, że brzmieniowo jest naprawdę na zarąbistym poziomie, mimo że tego małego głośnika. Przede wszystkim też dlatego, że mamy kolumnę, tutaj mamy zamknięte, to ten bas siedzi tutaj, nie ucieka gdzieś na zewnątrz i ten bas jest tutaj. No i cóż, myślę, że w następnym filmiku sobie posłuchaj, jakie są te efekty tutaj zamontowane w tym wzmacniaczu. Jak dla mnie ten wzmacniacz to jest naprawdę super wybór. Super wybór i polecam. Teraz jak ktoś się mnie pyta, jaki wzmacniacz polecasz, no to mówię, Moer SD30 naprawdę jest bardzo fajnym wzmacniaczem. Dzięki za uwagę, do zobaczyska w następnych filmach. Bajo!